punktu kawa, to bym poprosił o przedstawienie projekt zarządu w sprawie opinii zabudowy działki numer 154/4, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Kępskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie możliwość zabudowy działki nr 154/4 o powierzchni 0,16 hektara położonej w obrębie 57 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Kaimskiej w Krakowie. Paragraf drugi. Wnioskuje się, aby wyżej wymieniony teren pozostał terenem zielonym. Paragraf trzeci. To wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Działka nr 154/4 jest położona pod rękę ulicy Wielickiej, charakteryzującej się ogromnym natężeniem ruchu kołowego. Uciążliwość akustyczna jest w całości zagospodarowana wysoką zieleń, stanowiąc zielony ekran ochronny, i taki charakter powinna zachować. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? To jest ta działka, która jest na rogu ulicy Wielickiej i Łącznika Kaimskiego. Już odpowiem. Wygląda tak, że według koncepcji, którą przedstawił architekt, miały tam powstać budownictwo, jak to nazwane, było jednorodzinne. Były segmenty wysokie na bodajże 11 metrów, 15 na 15 w kwadracie. Trzy takie segmenty szeregowe miały powstać, więc można powiedzieć, to było budownictwo typowo wielorodzinne, tam pokoje dwupiętrowe. Spokojnie można byłoby tam zmieścić, ja to policzyłem, bodajże to jest około 400 metrów kwadratowych powierzchni i było 15 więcej. Wtedy ta nisza 5 metrów w jednym, więc 1200 metrów powierzchni użytkowej, takimi z częściami wspólnymi, więc miało tam 20 mieszkańców, można byłoby małych zmieścić 15 większych. Jeżeli Państwo pytają, tak, osoba, która tam zamieszkuje w bezpośrednim sąsiedztwie w roku, nie chcę skłamać, ale w poprzednim wieku jeszcze powiem tak, ale to było naprawdę 1997 roku wystąpiła do Urzędu Miasta Krakowa o wykup tych działek, do pełnienia tych działek, dlatego że dzierżawiła je od 50 lat. Rada dzielnicy wtedy również sprzeciwiła się, żeby ta osoba wykupiła te działki, i wszystkie biura planowania przestrzennego, Wydział Architektury, Wydział Kształtowania Środowiska, ZIFI, wtedy jednogłośnie stanęły na stanowisku, że tam nic nie można powstać, to musi powstać jako pas zieleni, teren zabezpieczający nawet jeszcze pod przyszłą inwestycję, bo nie wiadomo, jak będzie przebiegać ta łącznica wjazdy z autostrad, i że nie ma możliwości ta osoba dokupić tych działek, no i ta osoba dalej odprowadzała dzierżawę. W ostatnim czasie niestety miasto w poszukiwaniu gotówki próbuje te działki spieniężyć i wybudować, no można powiedzieć, na skrzyżowaniu bloki, znaczy no domki, większe domki, małe bloki. I ktoś z Państwa chciał zadać? Przeciwiamy, chcemy, żeby teren tam był dalej zielony. To jest prywatny teren. Nie, teren jest gminny. Teren jest gminny. Teren jest gminny w tym momencie, jeżeli Pana dopyta. Teren jest gminny i miasto próbuje robić następującą rzecz. Wydzielić działki z tego terenu, który odebrać po prostu temu, który tam dzierżawi te działki, 50 lat. Umowa na ten moment panowanie ustawy powiedziana, jeżeli Pan dopyta. Przynajmniej takie dane mam. I sprzedać to już z gotowym WZ-kom. Jak widzicie, to się prawie nie zainteresowana ta budowa. A czemu się może przeciwiać? No i po pierwsze uważam, że tak. Czy nie, po pierwsze nie planuję, natomiast to powinny jednak jakiś ekran zielony, dlatego mówię, nie wyobrażam sobie tam bardzo. Ale prosto o mieszkańców, którzy są w dalszej linii. Nawet tych, którzy będą przywieźć się. Ja nie bardzo widzę nawet rozwiązania komunikacyjne tak naprawdę. No nie, nie bardzo miejsce, tam jest dokładnie. Nie bardzo jest tam miejsce, no teraz są miasto 215 metrów, można powiedzieć, no blok kończy się na ulicy Wielickiej, no w pasie zielonym Wielickiej, no blok się kończy na Wielickiej. Mniej więcej tak jak na wysokości ten barak, który istnieje, dokładnie na tym łączniku. Znaczy, czy będą chętni, bo to jest ciężko przyznać, ciężko mi powiedzieć, jak to się odbywa, mając na względzie to, co było naprzeciwko, więc czy miasto i tak robi, co będzie uważało? Nie tak, nie tak. Natomiast mówię, no w roku 99 taka była opinia miasta, te opinie są tu.
ten mieszkańców stawiał. Taka była opinia wszystkich wydziałów. Dobrze, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Nie ma. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Będzie w naszym notatnie.